Lubuskie, śmiertelny wypadek na drodze krajowej nr 31. Droga krajowa nr 31 w pobliżu Ługów Górzyckich w powiat słubickim województwo lubuskie jest zablokowana. Na trasie zderzyły się trzy pojazdy, po czym dwa z nich się zapaliły. W wypadku zginął jeden z kierowców, poinformowała Magdalena Jankowska z Komendy Powiatowej Policji w Słubicach. Zgłoszenie o wypadku wpłynęło do służb w poniedziałek ok. godzina 7.15. Zdarzenie miało miejsce na 115 km DK31 w pobliżu Ługów Górzyckich. To prosty odcinek tej trasy krajowej między Górzycą a Kostrzynem nad Odrą. Ze wstępnych ustaleń wynika, że auta biorące udział w wypadku jechały w jednym kierunku. Najpierw na drodze zatrzymał się kierowca Volkswagena Golfa. Jadący za nim kierowca ciężarówki z dłużycą wyładowaną drewnem zdołał przed nim wyhamować i stanąć. Wówczas w ten pojazd uderzył osobowy Mercedes, a w jego tył jeszcze samochód dostawczy. Zapaliła się między innymi ciężarówka z drewnem. W wyniku zderzenia zapalił się Mercedes i pojazd ciężarowy z drewnem. Na miejscu zginął kierujący Mercedesem. Pozostali uczestnicy wypadku nie odnieśli obrażeń. Na miejscu trwa ustalanie dokładnego przebiegu i przyczyny tej tragedii, powiedziała Jankowska. W związku z wypadkiem DK31 będzie zablokowana przez kilka godzin. Objazdy zostały zorganizowane przez Kostrzyn nad Odrą i Górzyce.